Większość firm, które konsultuję, czy z którymi pracowałem, nie ma zielonego pojęcia, ile klient wydaje w czasie. Wiele osób myśli, że ma pomysł na biznes i jest to coś warte. No, jest takie powiedzenie, czy taka zasada, nie da się poprawić tego, czego się nie mierzy. Człowiek myśli, że jak wrzuci dużo linków, no to wtedy ludzie będą bardziej klikali. A jak klient nie ufa, to nie kupuje. Często ludzie mylnie myślą, że najwięcej kupują ci, co produkt potrzebują, bo go nie mają. To jest nieprawda. Więc powinniśmy pozyskać klientów, cudzych najlepiej. Nie potrzebuję dużej listy adresowej. Mogę mieć 100 razy mniejszą listę adresową, ale klientów i nadal będę zarabiał tyle samo. Pierwsza rzecz, żeby w ogóle ktoś zaczął czytać maila, to musi go otworzyć. To działa na ludzi, bo to buduje zaufanie. Jeżeli coś jest konkretne, to jest takie podświadome od razu założenie. Jeżeli coś jest konkretne, to jest prawdą. Przynajmniej na chwilę jesteśmy w stanie w to uwierzyć. Żeby być liderem, to trzeba mieć relacje długofalowo z klientami. Czasami to jest kwestia niezarabiania na pozyskaniu klienta.